Panie Jacku, prosimy do Was tutaj, zapraszam serdecznie, bo to proszę Państwa, obręczenie pucharu dla finalisty meczu o Super Puchar Polski, ramienia Polskiego Związku Piłki Siatkowej, członek zarządu i dyrektor Orlen Linikowie, pan Jacek Kasprzyk, którego serdecznie witamy. Dzień dobry, panie Jacku, witamy serdecznie i bardzo proszę o wręczenie pucharu dla finalisty. A finalistą pucharu, Super Pucharu Polski była drużyna Atomu Trefla Sopot. Serdecznie zapraszamy kapitana Atomu Trefla Sopot po odbiór nagrody za final i za wyrażenie Jacek Kasprzyk oraz Ryszard Krąskowiak, podwójny organizator dzisiejszych zawodów. Serdeczne gratulacje dla mistrzów kraju, a Atomu Trefla Sopot finalista tych rozgrywek. Zapraszam teraz do mnie, panie Jacku, proszę pozostanie, bo jeszcze za chwilę głównie trofeum. A zapraszam do mnie prezesa klubu z Dąbrowy Górniczej, pana Roberta Koćmę. Panie Robercie, prosimy do Was. Pan Robert Koćma, prezes klubu Auron MKS Dąbrowy Górniczej. Bardzo serdecznie witamy. I główne trofeum Super Puchar Polski edycji 2012-2013 jedzie do Dąbrowy. Najlepszą zawodniczką meczu finałowego z drużyny finalisty została wybrana z drużyny przegranej, czyli drużyna Thank you.
szefa Orlen Ligi Kobiet, została wybrana MVP meczu o Superpuchar Polski Natalia Thank you.
Kurczynie Tauronu MKS Dąbrowy Górniczej. I tu poproszę prezesa Orlen Ligi, pana Jacka Kasprzyka, o wręczenie nagrody. Panie Jacku, prosimy. Frauke Dirich! Zdrowia i wspaniałych, emocjonujących meczów. Państwa i naszymi gośćmi byli Kim.